Opowiem o oprogramowaniu i budowie robota humanoidalnego NAO. Robot ten jest wykorzystywany u nas na wydziale, na kierunku automatyka, robotyka, a także na niektórych zajęciach z informatyki. Na takim robocie studenci poznają zasady programowania, konstrukcji w ogóle robotycznych. Poznają także, w jaki sposób posługiwać się językiem Python i językiem obiektowym, który tutaj w tym środowisku jest wykorzystywany. Ta klasa robotów, roboty humanoidalne, jest, no można powiedzieć, takim współczesnym świętym gralem, czyli taką zapowiedzią konstrukcji, które mogą się pojawić już w naszym życiu za być może kilkadziesiąt lat. Oczywiście w warunkach laboratoryjnych powstają takie konstrukcje, które już dzisiaj mogą nas zadziwić, a ten nasz robot, można powiedzieć, jest takim małym przedstawicielem klasy tej robotów, którego mamy już dostępnego dzisiaj. I nasi studenci mogą wejść w świat programowania takich zaawansowanych konstrukcji już dzisiaj.